Od pierwszego dnia codziennie tutaj przychodzę z chęcią. Zdecydowanie bardzo dużo dał mi ten staż. Można się niesamowicie dużo nauczyć. Teraz na pewno to wiem, że firma firmy jest nierówna. Chcieliśmy dać możliwość i studentom, i generalnie innym ludziom zobaczyć, jak ta praca wygląda od środka. Zdecydowanie bardzo dużo dał mi ten staż, jeżeli chodzi o takie umiejętności współpracy, teamworku. Naprawdę dużo się nauczyłem. Dużo rzeczy, których tak jakby się nawet nie da nauczyć z filmów w internecie i z jakichś artykułów, tylko rzeczy takie jak praca w zespole, czy jakieś jak zrobić daną rzecz lepiej. Dużo się uczyłem programowania samemu przed stażem i jednak to jest zupełnie co innego. Współpraca z chłopakami była na pewno obfita. Było to 6 tygodni, ale było to mocno napakowane 6 tygodni. Ale dzięki temu widziałem ogromny wzrost każdego z chłopaków od samego początku do samego końca. Cierpliwość, powiedzmy Stosia, do takich niektórych problemów, to naprawdę to jest takie wartości, które nie tylko dodają jakby wartości do programowania, ale dodają w ogóle do takiej ogólnej atmosfery i poczucia pracy w zespole i to jest naprawdę jest super. I właściwie już od pierwszego dnia codziennie tutaj przychodzę z chęcią i robię to, co lubię i to, co mi się naprawdę podoba i przy okazji się strasznie dużo uczę. Zajęliśmy się napisaniem praktycznie od zera całej części frontendowej naszego projektu wewnętrznego, który działa już od jakiegoś czasu. Oni mogli dewelopować, przy okazji zobaczyć współpracę, jak wygląda po pierwsze współpraca w zespole, po drugie współpraca z innym starszym programistą, ponieważ oprócz mnie w zespole był jeszcze mój kolega z zespołu Kamil. Mimo tego, że był to projekt wewnętrzny, to w praktyce wyglądał 1:1 jak komercyjny, z tą różnicą, że klient wiedział, czego chce. Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, która stanowiła największą wartość, to myślę, że byłoby to, że miałem okazję pracować w prawdziwym zespole deweloperskim, razem z project managerem, starszymi programistami i designerem. Było to moje takie pierwsze doświadczenie. Zobaczyłem, jak naprawdę działa prawdziwy projekt. Jak wygląda praca wielu ludzi nad takim jednym projektem programistycznym, gdzie jednak wszystko musi mniej więcej ze sobą grać. Że miałem okazję otrzymać dużo feedbacku i dużo porozmawiać właśnie ze starszymi programistami. Polubiliśmy się, oprócz oczywiście pracy, po pracy też sobie co jakiś czas po prostu wychodziliśmy. Myślę, że jedną z najlepszych rzeczy tutaj na staż była świetna atmosfera. Najbardziej mi się ze wszystkiego podobała atmosfera, jaka tutaj panuje. Jest bardzo z jednej strony luźno, ale z drugiej strony przyjacielsko i to bardzo sprzyja pracy generalnie. Jak tutaj szedłem pierwszego dnia, to byłem trochę zestresowany i nie miałem pojęcia, czego się spodziewać. Przyszła właściwie tylko dobra zabawa i dużo, bardzo dużo nauki. Myślę, że poznałem dużo fajnych ludzi. Odkryłem trochę fajnych miejsc, gdzie można wyjść na lunch w Warszawie. Nauczyłem się jeść pałeczkami. Fajną rzeczą jest to, że mogę sobie przyjść do biura tak naprawdę o której godzinie chcę. Na pewno chcę się rozwijać właśnie w programowaniu, we front-end developmentie. Na pewno na tym stażu zyskałem dużo pewności siebie i też umiejętności tego, jak się uczyć i w jaki kierunek bardziej iść i jaki obrać i czy co się kierować. I bardzo naprawdę chciałem trafić coś do podobnej firmy jak tutaj. Mam nadzieję na załapanie się w podobnej pracy, ponieważ ta była bardzo satysfakcjonująca. Jeżeli chodzi o następną edycję Swing ma staż, to ja jestem bardzo za. Ja też wyciągnąłem swoje wnioski. Myślę, że my w całym Swingu wyciągnęliśmy też swoje wnioski, więc myślę, że następna edycja będzie jeszcze lepsza niż ta. A jeżeli tak będzie, to ja jestem po prostu w niebo wzięty, bo nawet ta pierwsza wyszła według mnie super. Jeżeli chodzi o rekomendacje dla przyszłych programistów, to zdecydowanie rekomendowałbym SwingDev. Można się niesamowicie dużo nauczyć w bardzo przyjemnej atmosferze, także polecam.